najnowszych danych GUS-u wynika, że bezrobocie w Polsce sięga już niewiele ponad 8%. To najniższe wskazania od 26 lat, co oznacza, że jesteśmy tak naprawdę w momencie, kiedy niedobory na rynku pracy są największe. Firmy coraz mocniej muszą walczyć o kandydatów i zabiegać o to, aby dołączali właśnie do nich. To powoduje, że wiele firm stawia chociażby na działania employer brandingowe i starają się promować chociażby swoje oferty pracy. To niespotykana sytuacja przez ostatnie dwie dekady, gdy głównie firmy skupiały się na tym, żeby promować swoje produkty bądź usługi. Dzisiaj promują siebie jako pracodawców i starają się ogłaszać własne rekrutacje. Ale taka strategia nie powinna dziwić w sytuacji, gdy 1/3 firm w Polsce deklaruje, że ma trudności rekrutacyjne, ma problemy, żeby znaleźć odpowiednich kandydatów do pracy, co powoduje też poprawę warunków zatrudnienia, ale i wzrost wynagrodzeń. Z naszych ostatnich badań wynika, że w tym roku rekordowo, bo 32% firm planuje otwierać nowe rekrutacje. Co więcej, 28% firm planuje podwyżki wynagrodzeń i można by podejrzewać, że nie jest to może oszałamiający poziom, ale ja tylko powiem, że jest to ponad dwukrotnie wyższe wskazanie niż było jeszcze w ubiegłym roku o tej samej porze, co pokazuje, że ta fala podwyżek również nad Polskę nadciąga i widać, że firmy starają się walczyć o pracowników, szukają ich również często firmach konkurencyjnych, bo co piąty Polak w ubiegłym roku dostał ofertę pracy, o którą w ogóle nie zabiegał. Nie wysyłał nigdzie CV, nie rozmawiał z rekruterami, nawet nie pytał znajomych o możliwość zatrudnienia, a te oferty pracy i tak do tych Polaków trafiały, co pokazuje, że firmy mają tak duże niedobory kadrowe, że zaczynają również znajdować pracowników w konkurencyjnych firmach i starają się zachęcać ich do przejścia właśnie do nich.